Chicago. Występuję w tej chwili w potrójnej roli jako redaktor pisma, prawdę mówiąc, które tutaj Państwo macie na stole. Jako specjalista, tak nieskromnie trochę powiem, właśnie to jest to pismo, prawdę mówiąc. Ono ukazuje się na terenie powiatu dąbrowskiego, na Powiślu Dąbrowskim i portal także mamy w Tarnowie. Obejmuje dwa powiaty, dąbrowski i tarnowski. W drugiej funkcji swojej występuję tutaj jako specjalista od lustracji Polonii. Jak Państwo pamiętacie, przez wiele lat zajmowałem się ujawnianiem nazwisk tajnych współpracowników, co przysporzyło mi oczywiście wielu wrogów. I od tego czasu jestem persona non grata dla wielu ludzi tutaj w Chicago, ponieważ faktycznie ujawniałem wszystkie dokumenty, na jakie natrafiłem w IPN-ie, czego oczekiwali po mnie niektórzy przedstawiciele także prawicowej Polonii, abym ujawniał tylko niektóre nazwiska, natomiast o niektórych nie mówił z różnych powodów. Ja wyszedłem z założenia, że nawet gdybym trafił na swojego ojca, też bym ujawnił te dokumenty, ponieważ tego wymaga prawda historyczna. A trzecia rola, nowa tutaj w Chicago, o której już mówiłem w jednej z radiostacji 1490 wczoraj, to jest rola działacza ruchu politycznego, właściwie można powiedzieć, chociaż chodzi tutaj o stowarzyszenie pod nazwą Oburzeni. To stowarzyszenie powstało 2-3 miesiące temu i już w tej chwili bierze udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, o czym za chwilę będę mówił. Właściwie chciałem się skoncentrować na tym, na sferze, która związana jest z trzecią moją rolą, jako że jako lustrator przyjadę tutaj niebawem, gdzieś za 3-4, może 5 miesięcy z książką. Mam nadzieję, że ją skończę na temat działalności Służby Bezpieczeństwa w środowisku polonijnym w Chicago. Natomiast teraz najważniejsze jest, dla mnie przynajmniej w tej chwili, najważniejsza jest działalność Stowarzyszenia Oburzeni. Otóż zdecydowaliśmy się startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, chociaż jesteśmy uniosceptykami, nie euro, a uniosceptykami, co może też budzić pewne zdziwienie, bo jak uniosceptycy mogą startować, brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Chcemy udowodnić, iż przynależność Polski do Unii Europejskiej w tej chwili nie opłaca się naszemu krajowi nie tylko ze względów politycznych, bo jest rzeczą oczywistą, że pozbywamy się znacznej części suwerenności, czy ta suwerenność jest nam zabierana, ale także nie opłaca się nam należeć do Unii Europejskiej ze względów czysto finansowych, co udowodniliśmy już liczbami na naszym portalu www.oburzeni.org.pl. Dlaczego bierzemy udział? Po pierwsze, jest to dla nas pewien poligon doświadczalny. Zobaczymy, jak się zaprezentuje nasze ugrupowanie, czy zbierzemy podpisy. A po drugie, chcemy wykazać właśnie to, że Polsce nie opłaca się należeć do Unii Europejskiej. Chcemy także pokazać, jak szkodliwą rolę odgrywają niektóre instytucje, właściwie wszystkie instytucje Unii Europejskiej, łącznie z Parlamentem Europejskim. Prawdopodobnie, gdyby nam się udało wprowadzić jakichś ludzi do Parlamentu Europejskiego, to będziemy zabiegać o to, aby złożony został przynajmniej formalnie wniosek o rozwiązanie tej pasożytniczej instytucji, jaką jest Parlament Europejski oraz inne instytucje. Uważamy, że oczywiście Unia Europejska może istnieć, ale wyłącznie jako wspólnota państw, gdzie obowiązuje wolny przepływ ludzi, kapitału, usług i tak dalej, a nie niewolnictwo gospodarcze czy też polityczne. Wystarczy, że Unią będzie zarządzać zespół kilkunastu czy dwudziestu kilku ministrów spraw zagranicznych, a nie cały zespół, cała armia urzędników utrzymywanych z naszych podatków. I taka jest nasza filozofia wyborcza, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Jednak najważniejszym dla nas celem są wybory samorządowe w listopadzie oraz wybory w przyszłym roku do parlamentu naszego, gdzie mamy zamiar uzyskać przynajmniej kilkadziesiąt mandatów w Sejmie i być koalicjantem na przykład dla PiS-u. Chcemy przeprowadzić kilka zasadniczych zmian na polskiej scenie politycznej. Tak mówiąc w skrócie i trochę kolokwialnie, chcemy
chcemy obalić układ pookrągłostołowy, który obowiązuje od czasów Magdalenki. Nie zgadzamy się z tym, co się dzieje od 25 lat w naszym kraju. Uważamy, że Polska nie jest państwem demokratycznym przynajmniej z trzech powodów. Ponieważ ma najgłupszą na świecie ordynację wyborczą, jak ją określił jeden z politologów amerykańskich. Ponieważ instytucja referendum jest fikcją, co oczywiście jest nie do pomyślenia w normalnym państwie demokratycznym. Gdybyście państwo zebrali 30 milionów podpisów, to nic nie znaczy, one zostaną wrzucone do kosza. I referendum się nie odbędzie, ponieważ według polskiego prawa referendum, czy będzie, czy nie, decyduje Sejm. Nawet prezydent nie może zarządzić referendum, bo musi się na to zgodzić Senat. A trzeci powód jest także nie mniej ważny. W Polsce funkcjonuje wymiar niesprawiedliwości, nie ma wymiaru sprawiedliwości. To, co robią polskie sądy, prokuratura, jest jednym wielkim skandalem. Od 25 lat Polska jest niesprawiedliwym państwem. Chcemy to zmienić, chcemy wprowadzić odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje, także finansową odpowiedzialność. Jeżeli urzędnik, sędzia, prokurator, urzędnik skarbowy doprowadzi do strat, jakichkolwiek strat, także finansowych, czy przede wszystkim finansowych, on osobiście powinien za to odpowiadać także finansowo. Pewnym nowum jest wprowadzenie odpowiedzialności naszych kandydatów i to bardzo konkretnej, ponieważ możecie państwo powiedzieć, że jesteśmy kolejnymi koryciarzami i poniekąd tego typu interpretacja byłaby uzasadniona, ponieważ dlaczego niby macie wierzyć nam, skoro przez 25 lat to, co się dzieje w Polsce, wskazuje, że politycy ustawicznie oszukują społeczeństwo. Otóż nasi kandydaci będą podpisywać w myśl artykułu 919 do 921 kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne, które będzie zobowiązywać ich do wypełnienia określonych postulatów, realizacji obietnic wyborczych. Jeżeli tego nie zrobią, to będą odpowiadać finansowo. Na przykład każdy wyborca będzie mógł żądać od takiego kandydata, który oszuka wyborców, 1100 tysięcy złotych. To zależy od umowy, którą zawrze dany kandydat z wyborcami. Będziemy także żądać wprowadzenia możliwości odwoływania posłów w czasie kadencji w wyniku referendum wiążącego. I to nas odróżnia zasadniczo od dotychczasowych partii, które uważamy za związki pasożytnicze ludzi, którzy rządzą nami wbrew naszym interesom. Są to ludzie mało inteligentni, nieuczciwi i tchórzliwi. Nam chodzi o to, żeby na każdym szczeblu ludzie, którzy zarządzają naszymi sprawami, sprawami państwa, byli ludźmi odważnymi, inteligentnymi i odważnymi. To są trzy cechy, które musi spełnić polityk. Jeżeli ich nie spełnia, to jeżeli nawet jednej tej cechy nie ma, to już mamy do czynienia z dużym ryzykiem, że to będzie po prostu człowiek, który nie będzie właściwie realizował nasze interesy. I to pokrótce jest nasz program tak naprawdę. To są trzy najważniejsze punkty, które jednoczą bardzo wielką ilość Polaków. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale od pewnego czasu wszystkie sondaże pokazują, że Polacy chcą ordynacji większościowej, ponieważ teraz, jak powiedziałem, obowiązuje ta najgłupsza na świecie, kiedy w okręgu wyborczym, który ma 100 km na 100 km, milion mieszkańców, 200 kandydatów i miesiąc czasu do poznania ich, nie jest możliwe poznanie tych kandydatów, nie jest możliwe dokonanie wyboru racjonalnego. Ordynacja większościowa, która na przykład obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, gdyby ona obowiązywała w Polsce, Polska byłaby podzielona na 460 okręgów, w każdym okręgu byłoby 60-80 tysięcy mieszkańców, byłoby 4, 5, 6 kandydatów w górę, wygrywałby ten, który dostanie największą liczbę głosów i to jest proste rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które gwarantuje to, że będziemy trzymać posła za gardło, będziemy go znać, będziemy wiedzieć, na kogo głosujemy. I tego żądamy. Jeżeli państwo byście w jakikolwiek sposób mogli pomóc naszemu ugrupowaniu, jeżeli uznacie, że te nasze postulaty są rozsądne i że one będą prowadzić do polepszenia sytuacji w Polsce, no to możecie oczywiście w taki czy inny sposób nas wesprzeć, mówiąc swoim znajomym, krewnym, że warto zainteresować się naszym stowarzyszeniem, które,
które, o którym możecie przeczytać, jak już powiedziałem, na stronie www.oburzeni.org.pl. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Ta relacja tutaj ona jest dla portalu Prawdę Mówiąc. Można to pismo także otrzymać na terenie Chicago. Portal działa www.prawdemówiąc.pl, gdzie piszemy nie tylko o Dąbrowie, nie tylko o Powiślu, ale także o Tarnowie i o powiecie tarnowskim. Taką sprawą numer jeden w tej chwili jest aresztowanie prezydenta Ryszarda Eś. Mam nadzieję, że kiedy my dojdziemy do władzy, to liczba aresztowanych ulegnie zwiększeniu i procesy będą przebiegać bardzo sprawnie i szybko. W tej chwili można powiedzieć, że przez 25 lat Polską rządzi ta sama grupa, około 300 osób. Proszę zwrócić uwagę, taki film, początek lat 90., Nocna Zmiana. Państwo na pewno pamiętacie, występuje tam Pawlak, Tusk i te same twarze widzimy teraz. Nic się nie zmieniło, to jest 300 osób. Oni się tylko zmieniają szyldami, znaczy występują pod różnymi szyldami partyjnymi, ale rządzą ci sami ludzie. Nie ma większego znaczenia, jaka partia rządzi, są to ci sami ludzie, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, że w tej chwili, w ciągu roku, jak powiedziałem już wcześniej, tylko do Anglii emigruje około 100 tysięcy młodych Polaków. Czyli z powierzchni, z mapy Polski znika w ciągu roku miasto wielkości Tarnowa. To jest 100 tysięcy ludzi. W takim tempie, jeżeli będzie posuwać się ta ucieczka Polaków młodych z naszego kraju, już niedługo nie tylko Ukraińcy, ale być może Mongołowie będą zasiedlać tereny między Bugiem a Odrą, a Polacy będą stanowić jakiś tam procent i to starsi Polacy objęci eutanazją ekonomiczną, ponieważ w tej chwili już nie stać Polaków na leczenie się. Jeżeli to będzie starzejące się społeczeństwo, no to oczywiście przy tych warunkach leczenia możemy mówić o eutanazji ekonomicznej, która doprowadzi do całkowitego wymarcia naszego narodu i taki będzie finał. Być może o to chodzi. Moje nazwisko Jan Fitch. Ja bym tak chciał tylko krótko powiedzieć na razie. Jesteśmy obywatelami nieistniejącego państwa. Teraz wiele spraw ma pan pozytywny, to co pan już powiedział. Jak można żyć w państwie i my ich popieramy i nie egzekwujemy prawa, jeżeli oni zdefraudowali majątek narodowy? Przecież Polska to jest bank. Nie mamy majątku narodowego, gospodarki, przemysłu ciężkiego, stalowni, no wszystkiego. To, co pan tu przedstawia, traktat lizboński, to jest pozbawienie suwerenności Polski. No i... Cały ten obóz, czy cała ta grupa, którą można nazwać prawicą w Polsce, i także na emigracji tu na przykład w Chicago, gdzie środowisko jest no, umownie powiedzmy bardziej prawicowe niż liberalne, problem tego środowiska polega na tym, że owładnięte jest pewną impotencją polityczną czy społeczną, jakbyśmy to nie nazwali, to raz. Dwa, no to się wiąże, bo ta impotencja, mam na myśli brak zorganizowania. Dwa, brak możliwości współpracy czy brak chęci współpracy. Myśmy tutaj z panią rozmawiali, że jak jest dwóch Polaków, to są trzy partie polityczne, zwłaszcza po prawej stronie. Taki dysydent rosyjski Władimir Bukowski, który spędził połowę swojego dorosłego życia w Rosji w obozach koncentracyjnych i w zakładach psychiatrycznych, napisał między innymi, że po doświadczeniach rosyjskich czy sowieckich, że prawda jest naiwna i pewna siebie i myśli, że wygra tylko dlatego, że jest prawdą. Natomiast kłamstwo jest zdyscyplinowane, dobrze zorganizowane i dzięki temu pokonuje prawdę. I tak jest z polską prawicą i lewicą. Prawica jest niezorganizowana, jest naiwna, jest skłócona. Natomiast lewica potrafi się i liberałowie potrafią się zjednoczyć. Ja to widzę nawet teraz po tych ruchach naszych oburzonych. Jest tyle różnych, nawet jeżeli my się różnimy, mamy 10 punktów, różnimy się w 3 punktach, to nie jest powód, żeby zakładać 3 partie polityczne. Chodzi o to, żeby iść na pewne kompromisy. Polska prawica jest no nie chcę użyć tutaj ostrego słowa, ale powiedzmy tak delikatnie, jest mało inteligentna, b, jest naszpikowana
też nie chcę powiedzieć agentami, bo to jest termin taki ogólny, naszpikowana ludźmi, którzy albo świadomie, albo nieświadomie niszczą tę prawicę. Bardziej nieświadomie. Jest takie pojęcie w działalności służb specjalnych, komunistycznych zwłaszcza, nieświadomy multiplikator. Nieświadomy multiplikator to jest ktoś taki, kto nie jest agentem, tylko ktoś, kto jest sterowany, nie wiedząc o tym i wykonuje pewne zadania, na przykład rozbijając organizację, jakąś instytucję i tak dalej. W 60-tych latach Sowieci mieli taką wpadkę, która doprowadziła do ujawnienia podręcznika sowieckich służb specjalnych, CIA to przejęło i tam jedną z najważniejszych instrukcji było coś takiego. Nie wprowadzanie agentów do różnych instytucji zachodnich, bo agenta można zawsze zdekonspirować. Jeżeli chcemy zniszczyć jakąś instytucję, to skuteczniej to zrobimy, jeżeli uczynimy jej szefem idiotę. Bo idiota zniszczy wszystko. I mało tego, mamy tu jeszcze zabezpieczenie, bo nie można zdekonspirować idioty jako agenta. No bo on nie jest agentem. Jako idiota niszczy tą instytucję. W Polsce bardzo często na różnych stanowiskach obsadzane są osoby, które, no nie chcę powiedzieć, że są idiotami, bo to nieładnie brzmi, niedyplomatyczny język, ale są mało inteligentne. Na przykład przypominacie sobie Państwo premiera Marcinkiewicza. Tak. Zainstalował go Kaczyński, prawda? Tak. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że Marcinkiewicz jest inteligentnym człowiekiem, to bardzo bym się zdziwił, gdyby ktoś z Państwa tak twierdził, ponieważ ja uważam, że Marcinkiewicz jest jednym z najmniej inteligentnych polityków, jakich w ogóle znam na całym świecie. I on był premierem naszego państwa. Ale wie pan co? Pawlak, Waldemar Pawlak. Waldemar Pawlak to jest człowiek, który, gdybym ja miał własną firmę, to ja bym bał się Pawlaka zrobić dozorcą nawet. I oburzeni chcą zmienić system selekcji ludzi na kierownicze stanowiska. Nie możecie Państwo w Polsce wygrać konkursu nawet na kierownika gminnego ośrodka kultury, jeżeli nie jesteście w jakimś układzie. Nie ma takiej możliwości. Dlatego wszystkie te instytucje od sołtysa po prezydenta obsadzane są przez ludzi nieodpowiednich. System selekcji jest do niczego. Ordynacja wyborcza, o której mówiłem, powoduje, że w Sejmie zasiada 460 ludzi, którzy tam nigdy nie powinni się znaleźć. Pamiętacie takie nazwisko Renata Beger? Tak. Albo Błochowiak, taka Błochowiak czy Błochowiak z SLD. To są takie skrajne przykłady, ale ci pozostali nie są wcale bardziej inteligentni. No może troszkę. Problem polskiej klasy politycznej polega na tym, że oni są nie tylko nieuczciwi, no bo kradną, tam gdzie się da to kradną, ale oni są mało inteligentni, bo nikt nie mówi, że głosuje na człowieka, głosują ludzie na partie polityczne, a partie polityczne na liście układają sobie kolejność tak, jak jakiś kacyk partyjny im powie, wódz partyjny powie, ty Czesiek, ty jesteś na pierwszym miejscu na liście, ty będziesz posłem. Ludzie nie wybierają, jesteśmy pozbawieni praw wyborczych, bo ani my nie możemy kandydować, na przykład pan, ja czy ty. Gdybyśmy chcieli kandydować w Polsce do Sejmu, to jest niemożliwe. Nie my jesteśmy pozbawieni podstawowych praw, dlatego że o tym decyduje wódz partyjny. Musimy być na liście partyjnej. I nie ma innego wyjścia, żeby skutecznie kandydować. Jesteśmy pozbawieni także drugiej części praw, wybierania tych posłów, dlatego że jak mamy 200 nazwisk, tak jak powiedziałem, jakim cudem w ciągu miesiąca ktoś z Państwa jest w stanie poznać 200 osób? To jest niemożliwe. Wybieramy dlatego pierwszego na liście partyjnej, bo nam się PSL podoba, albo SLD, albo PiS. I to jest chore. Przez 25 lat rozwija się w Polsce jeden wielki zakład psychiatryczny. Wszystko jest nienormalne w Polsce. Wszystko. Gdzie jest sens? Gdzie jest sens głosowania? Ludzie, którzy oddają głosy, powinni, jak ty powiedziałeś, powinni oddawać na człowieka, ale również powinni wiedzieć, co się w ogóle dzieje na całym świecie. Jeśli nasz Gajowy robi błędy ortograficzne, to w jakim żyjemy państwie? Na miłość boską. Kto jest prezydentem? Jeśli mimo tego, że on robi błędy ortograficzne, ja abstrahuję, bo to jest po prostu tylko kawał. No, zrobił to zrobił. Nie ma znaczenia. Ale to jest prezydent. Jeśli ja słyszę, że on ma poparcie 60% Polaków, to umówmy się. Ktoś robi błędy ortograficzne, tak? Ktoś jest idiotą. Dla mnie to jest idiota. I 60% go popiera.
Co możemy o tym mówić? No to są jaja. Jeśli... Na pewno nikt nic nie może już w Polsce więcej zrobić. Jest koniec. Wie pan, jeśli Kwaśniewski wygrywa w Polsce wybory, co możemy mówić o polskim narodzie? Jeśli Oleksy jest premierem, jeśli SLD wygrywa wybory, prawda? Się wszyscy zgodzimy, że źle się dzieje w polskiej edukacji. Tu parę osób z Dąbrowy Tarnowskiej i być może kojarzą takiego księdza, który od paru lat jest proboszczem w Dąbrowie Tarnowskiej. W jednym zdaniu podsumował to, co się dzieje w polskiej edukacji, stwierdzając, że po tym, gdy wiecie, że pana Tadeusza wycofano z tego spisu lektur obowiązkowych, powiedział, że no tak, teraz to pana Tadeusza zastąpi trzecia część Szreka. I dzieci będą się wartości uczyć ze trzeciej części Szreka. I to było takie, moim zdaniem, bardzo dobre podsumowanie wszystkich tendencji obserwowanych teraz w polskiej edukacji, czy właściwie braku tej edukacji. Od wielu tysięcy lat jest tak zawsze, że najeźdźcy, ci, którzy gnębią jakieś tam narody, wykorzystywali dwie rzeczy, żeby te narody trzymać za gardło. To jest stan zdrowia i stan wiedzy, stan umysłu. No wiecie, że to nie jest odkrywcze, żeby niewolnik liczył tylko tam do 100, on powinien liczyć na przykład ilość przenoszonych kamieni i to wystarczy. Jak niewolnicy są trochę lepiej wykształceni, to mogą zrobić rewolucję i to już jest niebezpieczne. Po drugie, żeby panować nad jakąś grupą, to warto ją osłabić także fizycznie. Czyli mówię tutaj o służbie zdrowia. Jak funkcjonuje polska służba zdrowia, to wszyscy wiecie. I właśnie, mówiliśmy tutaj o eutanazji na przykład ekonomicznej. I zwróćcie uwagę, że jakiś dziwny zbieg okoliczności, że w Polsce te dwie dziedziny, służba zdrowia i edukacja, tak kuleją. A jeżeli weźmiemy doświadczenia historyczne z kilku tysięcy lat, to możemy dojść do wniosku, że to jest jakiś plan, że chodzi o to, żeby naród w taki sposób ukształtować, żeby ten naród nie był zdolny do sprzeciwu. No bo jak jest naród niewykształcony i słaby także fizycznie, to łatwo takim narodem manipulować. A te bardziej zdrowe i energiczne osobniki to wyjeżdżają do Londynu, do Chicago i tak dalej. Zostawać będą w Polsce jedynie ludzie bez inicjatywy, bez odwagi, bez energii. No takie osobniki słabsze. No, w przyrodzie, na przykład w dżungli, to takie osobniki giną. A w Polsce zostają w naszym kraju, nad Wisłą, zostają takie osobniki. No mogę... I to jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne. Jeszcze jest jakaś nadzieja. I myślę, że jest taka możliwość, żeby przejąć inicjatywę od wrogów, żeby wydrzeć tę inicjatywę z rąk wrogów tak naprawdę społeczeństwa polskiego. A ci wrogowie rządzą Polską od 25 lat. Znaczy wcześniej też byli, ale mówię o tej podobno wolnej Polsce, która powstała po 89 roku, a tak naprawdę, moim zdaniem, tak jak powiedziałem na początku, nie jest demokratycznym państwem, jest państwem nieracjonalnym, jest państwem niesprawiedliwym i to państwo trzeba gruntownie zmienić. Mówiąc obrazowo, trzeba wysłać cały ten establishment polityczny w jakieś miejsce, gdzie nie będą już szkodliwi. Jest taka techniczno-organizacyjna sprawa. My w tej chwili zbieramy podpisy, żeby w ogóle wystartować do tego Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy już komitetem zarejestrowanym. Nazywamy się Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni. I pierwsza prośba to jest taka, jak będziecie tam mieli jakąś okazję przekazać tę informację do znajomych, krewnych, to zróbcie to. A po drugie, gdyby ktoś miał takich aktywnych ludzi w Polsce, którzy chcieliby się zaangażować na przykład w zbieranie podpisów, to jest bardzo ważne, ponieważ mamy zebrać w ciągu miesiąca 70 tysięcy podpisów. W 7 z 13 okręgów musimy zebrać po 10 tysięcy podpisów i to musimy robić na takich listach poparcia i one są na tej stronie www.oburzeni.org.pl. To można sobie wydrukować. Podpowiedzcie swoim znajomym i krewnym w Polsce, żeby zbierali dla nas te podpisy.
jak mają ciekawych ludzi, którzy mogliby kandydować do Parlamentu Europejskiego, to też niech nam podpowiedzą, bo jesteśmy otwarci. I no być może za 2-3 miesiące Państwo zobaczycie, że to, co robimy, ma jakiś sens, może za rok, może za dwa, w wyborach przyszłorocznych do Sejmu. Jeżeli Państwo, mogę Państwu zagwarantować i możecie to sprawdzić w Tarnowie, nie u moich zwolenników, u moich wrogów. Jeżeli porozmawiacie z największymi moimi wrogami, to każdy z nich potwierdzi, że kiedy byłem w Radzie Miasta Tarnowa i byłem nazywany jednoosobową opozycją w mieście Tarnowie, naprawdę władza nie mogła robić wszystkiego, co chciała. Mała grupa w Sejmie, nawet mała grupa, 30-40 osobowa, ale dobrze zorganizowana, czy w Parlamencie Europejskim, może bardzo dużo osiągnąć, jeżeli to będą ludzie zdeterminowani. Tu pan mówił o tym, że może to nie jest dobry pomysł. Wie pan, ja też miałem pewne wątpliwości i moi koledzy też. Czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle się babrać w Unię Europejską? Bo to jest, no, czujemy jakiś tam, no, niechęć do Unii Europejskiej. Ale tak sobie pomyśleliśmy, że może warto właśnie spróbować i iść pod sztandarami krytyki tego, co jest w Unii Europejskiej, żeby podjąć próbę zmiany. Brytyjczycy za rok będą mieli referendum w sprawie odwołania, w sprawie wyjścia, wystąpienia z Unii Europejskiej. Moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego samego, żeby zrobić referendum wiążące w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, o ile Unia Europejska się nie zmieni. Bo jeżeli Unia Europejska przekształciłaby się w tą wspólnotę, o której mówiłem, wyłącznie wymiany ludzi, towarów, usług, okej. Okay. Możemy na to iść, możemy powinniśmy podróżować bez paszportów i tak dalej, ale nie będziemy ustalać kształtu banana. To jest absurd. Mówię o tym bananie, chociaż tak naprawdę, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to już nie obowiązuje, ten kształt banana. Natomiast obowiązuje definicja owoców i warzyw. Co jest owocem, czy marchew jest owocem, czy warzywem? To jest chore wszystko to, co się dzieje w Brukseli. To jest błąd, który często popełniają ludzie, zwłaszcza w Polsce. Uważają, że ja się nie będę mieszał w politykę, bo polityka śmierdzi, co mi obchodzi. A polityka decyduje o naszym życiu. Decyduje o tym, kiedy umrze nasza babcia, bo nie ma lekarz na, bo nie ma pieniędzy na lekarstwa. Kiedy będzie wypadek, bo nie ma pieniędzy na remonty dróg. Jak będą wykształcone nasze dzieci, czy będą ogłupiane, czy nie. Czy będą emigrować, czy nie. To jest polityka. Czy będą przedszkola, czy będą żłobki. Ilu będzie ludzi kradło. To jest polityka i to nas powinno obchodzić. Kto uważa, że polityka to nie jest jego sprawa, ten się myli i ten będzie skazany na emigrację. Doskonale wiecie jako emigranci, że życie emigranta wcale nie jest słodkie. Wcale nie jest słodkie. I oczywiście, że lepiej się powodzi ludziom na Zachodzie, ale płacimy za to cenę. Ja byłem też emigrantem przez kilkanaście lat i wiem, że to jest ciężki kawałek chleba i to jest gorzkie życie. Człowieka, który jako dorosły wyjeżdża na tak zwany Zachód, to nie jest nic przyjemnego i nikomu nie życzę emigracji z Polski. Myślę, że mimo tego, że tyle negatywnych słów tutaj padło, a powinniśmy optymistycznie patrzeć w przyszłość i no, może każdy tam jakąś cegiełkę może dołożyć, żeby rozwalić ten system i zmienić Polskę na lepszy kraj. Żeby zmienić ordynację, trzeba zmienić konstytucję, a na to się nikt nie zgodzi, żadna partia. W związku z tym pomysł jest taki, przynajmniej tak my uważamy, oburzeni, wprowadzić do Sejmu grupę niedużą, 30-40 osób i być języczkiem uwagi w koalicji, na przykład koalicję i powiedzieć, jeżeli my będziemy głosować za A, B i C, jeżeli wy zagłosujecie za C, a nasze C to jest zmiana ordynacji wyborczej. I wtedy za gardło złapać koalicjanta i powiedzieć, musimy zmienić ordynację. Moim zdaniem to jest jedyne wyjście, bo trzeba tam wejść do środka i rozwalić to po prostu. Nie ma innego wyjścia. I dopiero myśmy jako część tego ruchu w grudniu stworzyli Stowarzyszenie Oburzeni. No i sformalizowaliśmy to i startujemy w wyborach i chcemy startować w przyszłym roku w wyborach do Sejmu. I naszym celem, tak jak powiedziałem, jest
rozwalenie tego systemu, co na pewno nie przysporzy nam zwolenników wśród dziennikarzy mediów głównego nurtu. Absolutnie. Ja po prostu nic niczego. Pani, ja pani powiem jedną rzecz. Wie pan, a mali powiedzieli.